znalazłem Państwa w sadzie, ale nie każdy ma tak blisko z sadu do domu. Niezwykła historia, jesteśmy w podwarszawskiej miejscowości. Jak Wy znaleźliście to cudowne miejsce? No to zajęło nam prawie 28 miesięcy i przeczesaliśmy okolice, różne tutaj miejscowości. Ale nie tak za daleko, to nie miało być jakoś hen-hen za górami, za lasami, tylko jednak, żeby szczególnie dzieci, żeby miały kontakt ze szkołami, z przedszkolami, z wszystkimi dodatkowymi atrakcjami, zajęciami, także cieszymy się, że się udało. To spełniało nasze kryteria, więc byliśmy chyba bardzo wymagający, skoro tak długo potrwało. Trochę tak. Ale udało się, to najważniejsze. Wspólnymi siłami się udało. Tak jest. Kto tu za co odpowiada? Jak to jest u Was? Kto tu za co odpowiada? No, o kuchni nie muszę wspominać. Ale rzeczywiście ta część projektowania i przestrzennego, i wizualnego należy do mnie. Aczkolwiek trochę jesteśmy takie niespokojne duchy, bo tak naprawdę ciągle nam mało, ciągle musimy jakoś tak zmieniać, tworzyć nowe tutaj miejsca i kreacja trwa nieskończenie. Zanim wejdziemy do Waszego domu, muszę zapytać o te kaplice. Czy to jest taki ekstrawagancki pomysł, czy głęboka wewnętrzna potrzeba? Nie, to w ogóle nie jest ekstrawagancki pomysł. To jest coś, co się rodziło przez wiele lat. To jest też wynik naszej przemiany w życiu. I w zasadzie podstawa tego wszystkiego, co tutaj też jest. Wiele osób zapomina o takim momencie w swoim życiu, kiedy warto się zatrzymać i pomyśleć o czymś wyższym. Wam się akurat to zdarza i też chyba wiele pięknych uroczystości już za wami w tej kaplicy. Tak, najważniejszy ślub naszej córki. Przed nami chrzest naszej wnuczki miesięcznej. Także zdecydowanie jest to bardzo ważne miejsce w naszym domu, w naszym życiu. Mieszka tam. To jest gospodarz prawdziwy. Prawdziwy gospodarz tam mieszka. Dobrze, Państwo gospodarze, chodźmy do środka. Jesteśmy w naszym domu, który żona od początku zaprojektowała i wykończyła, można powiedzieć. Swoją konsultacją. Tak. Nie tak zupełnie. Oje, to są takie niuanse, tam mało istotne. Przechodzimy do domowej kuchni, czyli szumnie możemy powiedzieć do kuchni mojej żony, w której... Parzę herbatę. Nie. No właśnie, której i tak ja gotuję, ale jest to kuchnia pod wezwaniem. Nie, no, czasami gotuję, Agnieszki, nie, może Amaru. Nie. Ale bardzo lubię to miejsce, zwłaszcza widok taki właśnie na sad, na kaplicę. Lubię rano tutaj przyjść, jak jeszcze nikogo nie ma, właśnie sobie wypić herbatkę, tak popatrzeć, pooddychać świeżym powietrzem, otworzyć okna. A za wami jeszcze taki piec, który myślę, że trochę swoich lat ma. Używany? Używany jak najbardziej w czasie zimowym. Piec to jest takie trochę moje marzenie i wspomnienie z dzieciństwa. Moja babcia miała taki piec i ja też zawsze marzyłam właśnie, żeby w swojej kuchni mieć piec kaflowy. Tu wszystko powstało od nowa, to wszystko zostało zbudowane przez nas. Jak więc... to na wsi jest alternatywą? Jakby... Nie było prądu. Grzania. A i grzania, tak. Znaczy to ty patrzysz technicznie, ja patrzę wizualnie, ja go bardzo lubię. Po prostu mi się tutaj komponuje idealnie w jasnych barwach naszej kuchni. Trwa tutaj sesja do Vive Lives, tak zostawiamy pana Wojciecha w kuchni, bo podobno będzie robiony makaron. Tak, musi być makaron u nas. Autorski tutaj z farmy, z gęsich jaj. Uważam, że to jest po prostu rewelacyjna rzecz. 630 gram mąki semoli, zaraz już odważam, i 3 ogromne, wielkie, gigantyczne, gęsie jaja, nic więcej. W tej chwili będziemy mieli około kilograma ciasta. Wiele osób się zastanawia, czy jeżeli pan gotuje w pracy, to czy panu się chce jeszcze gotować w domu? Moja pasja to jest mój zawód, więc ja się nie czuję, że pracuję jakoś wyjątkowo. Dodatkowo, a oprócz tego jeszcze gotuję dla domowników, także gotuję codziennie i bardzo dużo ludzi do nas też przychodzi tutaj. Jest tu przestrzeń na biesiadowanie, jest tu przestrzeń na odwiedzanie, na relaksowanie, na przyjeżdżanie z dziećmi, na posiadywanie w ogrodzie, na trawniku. Także jest co robić.
To ile jest... osób chce przyjechać tylko, żeby pomóc, pozrywać jabłka i też jest zasada, ile kto uniesie, tyle może zerwać, bo jest prawie 8 ton jabłek co roku, więc dla nas na pewno wystarczy. Możemy zajrzeć do środka. Już idealny kramp. To jest kuchnia domowa, tam obok jest kuchnia profesjonalna. Pan czuje w tych dwóch miejscach różnego ducha? Nie, jest to samo. Jest ta sama przyjemność z gotowania. I tutaj nawet często przynoszę sobie rzeczy, które później mają w tamtej kuchni wystąpić na talerzach, żeby mieć kontakt z rodziną i tutaj, żeby wszyscy wspólnie nie musieli przekrzykiwać się przez te ściany, więc tutaj wszystko wspólnie można przygotować. A tam oczywiście ta specyfika i goście, i miejsce, i dostępność wszystkich urządzeń, których tutaj nie wniosę, oczywiście jest jak najbardziej na rękę. O, zobaczmy. Idealne wychodzi, ale jeszcze troszeczkę pougniatam, a później zrobimy super makaron z ziołami, z masłem i z białymi szparagami. Przechodzimy teraz do salonu, dosyć pokaźnego. To jest jak sala balowa. Czasami tu balujemy. Moją uwagę zwrócił ten gramofon. Kto go częściej używa? No, gramofon to jest prezent dla mnie od żony. Ja dostaję zawsze od żony same świetne prezenty. Nie wiem, czy ja... Tej wersji się trzymajmy do końca. No, nie wiem, czy ja się rewanżuję równie fajnymi, ale ten unikalny, Fonika Polska, która jest teraz w prywatnych rękach i robi takie właśnie dzieła sztuki. Tam jest mój zagraniczny top, czyli Adele, i mój polski top, czyli Lemon. I to jeszcze w dwóch wersjach, bo jest CD i winyl. Przyjaźnicie się? Z Lemonem tak, przyjaźnimy się. Grał nawet na naszym ślubie, tym drugim ślubie, na żywo. Do pierwszego tańca zagrał na fortepianie. Ale był też ostatnio na kolacji u nas i nie omieszkał sprezentować nam swojej najnowszej płyty. Tak. Ale jeszcze zostając w temacie muzyki, widzę trzy instrumenty. To ustalmy po kolei, kto na czym gra. Tam mamy... Gabriel, perkusja. Prezent od naszej córki. No, na początku zareagowaliśmy, dlaczego tam to robisz. Ile lat ma nasz mały muzyk? Cztery. No ma cztery lata Gabriel. I w tej przestrzeni to naprawdę dudni. Uwielbia grać. Przejdziemy dalej? Na tak fortepianie Nikolas. Gra Nikolas. Poziom zaawansowany? Czy zaawansowany? Nie wiem, czy zaawansowany, ale lubi grać, lubi sobie komponować, więc jest nasz przyjaciel Charlie. Tak, on zawsze kontroluje, sprawdza, czy wszystko tutaj jest dobrze. To odkryjmy największą tajemnicę tego domostwa. Czyja jest ta gitara? Ha! Gitara? To jest moja gitara. Powiem tak, mój mąż to jest gadżeciarz, tak? Gitara tu stoi, bo on obiecał sobie i nam, że kiedyś nauczy się grać. A ponieważ jest leworęczny, więc nikt inny tak naprawdę nawet tej gitary nie może wypróbować poza nim. A to jest kultowa gitara Epiphone, na której grywa mój, nie wiem czy idol to dobry słowo, ale kogoś, kogo lubię słuchać, Richard Ashcroft z The Verve. Także mam nadzieję, że przyjdzie taki czas. Postanowiłem się kiedyś nauczyć grać. Że ty grać kiedyś się nauczysz ale grać i zagrać. Tak. Kilka razy była, mam nadzieję. Tak, no była tam. I do gotowania, i na pole. My zrobimy tak, że Państwo czekają kolejne zdjęcia, więc tutaj w ogóle magia będzie na ekranie. Różne stylizacje, różne fryzury. Państwo to pewnie wszystko widzą pomieszane, ale sercem tego domu chyba jednak jest kuchnia. Idziemy. Zdecydowanie. Tak jest. No teraz jesteśmy w mojej profesjonalnej kuchni, którą tutaj zbudowałem na farmie. To tutaj przy tym wspólnym stole 12-osobowym odbywają się kolacje z cyklu Farm Dining, które są w piątki i soboty w takim cyklu co dwa tygodnie. Więc bardzo ekskluzywnie, bardzo wyjątkowo, chociaż trzeba od razu powiedzieć, że one nie tylko w tym miejscu się odbywają. Mamy jeszcze kuchnię ogrodową, mamy jeszcze stodołę. Ale tutaj możemy Was podglądać przy pracy. Ale tutaj wszyscy mają nas na widelcu, na oku, jak pracujemy, gotujemy,
No, ale to miejsce również służy do warsztatów kulinarnych, do tak zwanych masterclass, gdzie różni i profesjonaliści, i pasjonaci gotowania chcą się dokształcać, podnosić swoje umiejętności. Pamięta Pan jakieś najbardziej niezwykłe warsztaty? Najbardziej niezwykłe to, które tutaj miałem, to z grupą niewidomych, którzy przyjechali ze swoimi opiekunami. No i oczywiście wszystko rozegrało się w dotyku, wszystko rozegrało się, gdzie jak nakładałem swoje ręce na ich dłonie. No i w takim bardzo intymnym sposób musiałem posługiwać się ich rękami, pokazywać im jakieś techniki, kleić tortellini, czy tam przygotowywać różne inne rzeczy, które akurat mieliśmy tego dnia, ale też i rozmowa z nimi, ich sposób percepcji, odbioru, postrzegania wszystkiego. Pojawiło się pewne wzruszenie? Tak, to było dla mnie naprawdę bardzo mocne przeżycie. Nie pamiętam, do których warsztatów byłem tak zestresowany. Na ich przyjście czekałem po prostu z jakimś ciśniętym żołądkiem, nie wiedziałem, jak to będzie, jak to się wszystko odbędzie, ale oni też mają swój humor, specyfikę, szybko te wszystkie jakieś niepokoje, napięcia zeszły i świetnie się tu bawiliśmy, także to było wyjątkowe. Mhm. Pan mi się od zawsze kojarzył z taką sezonową kuchnią. Tak, no w 2010 roku stworzyłem taką swoją filozofię całą gotowania opartą o kalendarz natury, czyli podróżowanie przez sezonowość nie w odcinkach 4 pół roku, tylko 52 tygodni, bo są produkty, które zanikają szybciutko, pojawiają się tylko na tydzień, dwa i później już ich nie ma. To jest dla nas też nowa rola, być rolnikami, farmerami, można by powiedzieć szumnie, żeby to wszystko od podszewki, czyli od nasiona poprzez talerz, gotowy produkt. Także to jest cały proces. Mhm. Mamy początek maja. Pokaże Pan nam, co tam rośnie aktualnie? Pokażę. 30 inspektów zwanych zielnikiem, wszystkie wieloletnie rośliny jakby w pierwszym rzędzie też, czombry, tymiany, mięty, oregano przeróżne, ale też mamy obfite plony, jeśli chodzi o trawę żubrową. Nawet te... I co z tej trawy? Co z tej trawy? A z tej trawy, no właśnie, nie tylko to, do czego przywykli Polacy, ale przede wszystkim ekstrakt do deserów, syropy na bazie trawy żubrowej, później wykorzystuj oleje smakowe o smaku trawy żubrowej, później też to wykorzystujemy do naszych bezalkoholowych napojów. To jest świetny taki aromat, który uwodzi, ale bez grama alkoholu, więc też jest super, nie tyle, że modne, ale ciekawym smakiem dla wszystkich, którzy, tak jak powiedziałem, trawę żubrową trochę inny sposób kojarzą. Tam się gęsi uaktywniły, ale powiedzmy jeszcze o tym szklanym domu, tak. Bo to całoroczna szklarnia, prawda? No tak, to taka może służyć za całoroczną szklarnię, ona ma kilka swoich przeznaczeń. To jest królestwo wszystko mojej żony. Te nasady, rozsady i opieka. Królestwo żony, ale trochę się pan tutaj czasem brudzi ziemią, czy nie? Tak, ja z racji tego, że cięższa maszyneria jest w moich rękach do obsługi, to nieraz jestem i ziemią, i smarami przeróżnymi ubrudzony, także tutaj intensywność pracy jest zaskakująca. To my ze szklarni na finiszu tego dnia jeszcze do kurnika. Ale pani Agnieszka jest też z nami, to możemy pójść wszyscy. Zapraszam. Kurnik to jest coś, czego się u Państwa zupełnie nie spodziewałem. Pokażcie nam to królestwo. Kto miał na potrzebę farmie posiadania własnych kurek i nie tylko. To chyba razem. Zdecydowaliśmy się, że skoro farma, to muszą być też zwierzęta. To jest kurnik. Mamy świeże jajka codziennie. Nasze. Co tu trzeba zrobić? Oprócz sprzątania kurnika, na który zapraszam. Nigdy chętnych nie ma za wiele. Tak jest. Biją się wszyscy. Na co dzień nie trzeba nakarmić te zwierzęta. Napoić, nakarmić, przyjść, czy mają się dobrze, sprawdzić. Porozmawiać z nimi od czasu do czasu. A jak uciekniemy i skończymy sesję, to gdzie będzie Wam się najlepiej spędzać czas? Co będziecie robić? Ja myślę, że usiądziemy sobie z moim mężem na tarasiku. Tak.
Uwielbiałem. Można powiedzieć, że tych przestrzeni na pewno tam nie brakuje wewnątrz, ale przez większą część roku są zbędne, bo spędzamy czas na zewnątrz, nawet czy to kuchnia ogrodowa, czy ten taras tutaj, to po prostu śniadania, kolacje, obiady, jak tylko pogoda staram pozwala, się żyć na zewnątrz. To naprawdę nie chce się siedzieć w zamknięciu i cały czas na świeżym powietrzu, to jest najlepsze. A wieczorami oglądamy gwiazdy, bo tutaj jest rzeczywiście niebo niezwykłe, wybitnie. Nad stawem na szeslągach. To ja wam powiem, że podobno dzisiaj będą spadające gwiazdy. Wszystkiego dobrego. No to dziękuję. Dziękuję bardzo. Super.